a zapowiadali w nocy też, że jest, nie? No więc sobie wyskoczyłem, żeby o trzeciej w nocy, żeby zabrać i, no i rozebrany, wie pan, jak to tego. I trochę mnie objało i wczoraj już gardło mi bolało, trochę chrypkę miałem. No i katarek taki, taki człowiek delikatny. Zawsze coś. To miał pan rękę coś kontuzjowaną, to nogę? No i to niech sobie pan wyobrazi, tutaj jest taki, taki kółko, jest taki żywopłot. No a mam maślaki, 3 razy w roku rodzą maślaki się, wie pan. Tutaj pod domem? No. I najpierw to tak było i może 16 sztuk. A później był wysyp taki, to tak jest co roku, ten wysyp środkowy, to jest duży. 150-160 wypan grzybów za jednym zamachem zbiorę, nie nazwijmy. No i... Nie trzeba do lasu iść. Później był trzeci raz. Ja mówię, tak śmieję się do kolegi, że mi... no, ja nie mogę iść do lasu, bo mnie noga boli, więc... Las urósł po sąsiedzku na działce, pod sam dom mój prawie. Urosły brzozy, no. Te samosiejki? Samosiejki, tak. No i tam było właśnie, tam było dużo zawsze kozaków, chyba. No, na ogół te bure, ale te czerwone też były od czasu do czasu. Natomiast tutaj pokazało się, znowu trzeci raz te maślaki się wysypają, jakieś 3 tygodnie może po tym wielkim takim wysypie. No i nawet był tu kolega z Bochni u mnie, mnie odwiedzić, mówi, idziesz tam sobie zbierz te maślaki, mówi, bo ci ślimaki zjedzą, nie? No, bo ślimaki są, w tym roku też już się pokazały, już się rodzą malutkie, już takie uważą. No tak, jak to, i to ile pan był sołtysem w kadencji? Jedną czy więcej? To znaczy, ja sołtysem zostałem w 2007 roku, pierwszy raz. Bo radny powiatowy zostałem wybrany w 2006 roku w jesieni i później były już był. No to jedną kadencję sołtysem, jedną radnym? Byłem do 2009 roku, od 2007. Byłem przez 2 lata sołtysem. Tylko 2 lata. Po czym pan wójt mnie lysy zawiesił, bo bym niepokornym sołtysem. A, niepokornym. Tak, no ja tak miałem... może zawiesić, tak? Rada, zebranie wiejskie się robi. No widzi pan, tak to powinno być, tak mi się wydawało, że tak powinno być, natomiast no, stało się inaczej, bo... No ale potem zebranie wiejskie wybiera też. Wójt mnie zawiesił, bo niepokorny. Mieszkańcy się sprzeciwili, wie pan, zebrali listę podpisów, chyba 700 podpisów zebrali, wie pan. Przeciwko panu? Za mną, tak, do pana wójta, niestety to nie pomogło nic, mieszkańcy mieli kłopot. Niesamowity z tego tytułu, ponieważ pan wójt Jerzy Lysy oddał sprawę do prokuratora, że podpisy są podrabiane na liście, wie pan, i tak dalej. No nie wiem, przez rok czy przez ileś mieszkańców ściągali na policję i przesłuchiwali. Tak, wie pan, no. Ludzie mieli. Owszem, zdarzyło się, wie pan, coś tam w kilku przypadkach, że podpisał na przykład, żona podpisała za męża, bo mąż był w oworze, wie pan, ręce brudne i tego wyjdzie, tam podpisz za mnie, nie mówił do żony, więc żona go podpisała. No i wie pan, z tego tytułu. Natomiast tak nie było żadnych, wie pan, tam nieczystych spraw. A radny tym powiatowy to był chyba jedną kadencję wam? Radnym powiatowym byłem, proszę pana, 3 kadencje. 12 długo. Lat, No bo tym pamiętam, że pan występował też w tym teatrzyku takim. A to wita się. No tak. Rolę główną, tak pan nawet grał taką. To grupa teatralna tu przy Świetlicy w Brzeźnicy. Tak. Pani Teresa Waśko, od kierownik Świetlicy, ona prowadziła. Widziałem, podziwiałem pana, jak to pan potrafił zagrać to wszystko. No, tak troszeczkę, wie pan, no trzeba było coś robić, a żeby też, wie pan, nie rozruszać młodzież, dzięki temu przez kilkanaście lat się udało, że młodzież się angażowała bardzo właśnie w te, czy w jasełka, czy no, czy dalej, angażuje się dalej, czy tak? Sprawy i czy powiedzmy Ministerium Męki Pańskiej nie, na Wielkanoc. Ale też wystawialiśmy też kilka takich innych sztuk. A to na miejscu, a tak? To na miejscu, ale jeździliśmy, byliśmy w Grobli, tak.
No w oratorium w Bochni tak też, też. A, też tam było. Tak, ponieważ przyjechaliśmy tylko w Civitasie, co pan wtedy kontakty widziałeś. Z panią prezes Civitas Christiana, z panią Haliną Mową. No, to tam w Civitasie wtedy tylko raz co pana widziałem. No. Co pan tak, główną rolę grał pan. Wszystkie kilka roli naraz. No tak się zdarzało. No. Też trudno tak, w takim wieku grać. No, teraz mam już kłopoty, wie pan, kurde, z tą nogą. No widziałem pan, to już pan przychodził na te... Nie mogę bo chodzić. Teraz poniedziałek jeszcze spotkanie znowu gdzieś teraz. No to tamtym, jest... Tak, w starostwie, tak. I no, wybieram się. Ja tym nie byłem ostatnio, też tak miałem wyjazd. No, było, nie było mało ludzi. No w ogóle mało przychodzi na... Mało w ogóle przychodzi. No to tak, no, a to kosztuje, starostwo płaci za to. No, wiecie, co tam... no szkoda, bo no. Jest wiele rzeczy. Nie, człowiek nie ma tyle czasu, żeby powiedzmy pewne rzeczy nawet z historii, żeby siedzieć w książkach i pewne rzeczy powiedzmy no, pogłębiać, nie. Bo przecież historię jako taką na szczęście myśmy się uczyli tej historii. I jak to się mówi, jeszcze prawdziwej. No, ale na takie wykłady są bardzo to było cenne. Tak, ale to było raz tak, młodzież przeprowadzili i co? I połowie wszystko powyszło, no bo to jest jednak, to jest takie troszeczkę naukowe dosyć. Były dwa tematy dość długie. No, dwa wykłady, trochę długo. No kolejne teraz... mieli cały dzień, no to potem jeszcze to jest takie troszeczkę małe zainteresowanie. Szkoda właśnie. No bo to są, mówię, cenne to rzeczy. To w Civitasie też są takie spotkania, to tam też mało ludzi, 10-15 osób przychodzi, tak, no, to jest dużo. Ja żebym mieszkał właśnie, wie pan, na miejscu, albo miał samochód, to by był bardziej mobilny, no tak to też... A nikt pana nie podwiezie nikt? Powiedzmy, nie, no to tam jeździmy akurat a czasami ktoś się z kolegą do tego do starostwa, na wykłady te jeździmy historyczne. No. Natomiast no, do Haniki tam nie zawsze, powiedzmy, człowiek ma czas, a po południu już jak jeszcze się angażowałem, bo byłem i radnym, i sołtysem, to jak już do południa byłem w domu w Bochni, to później po południu mi się nie bardzo chciało. No to teraz on nie chciał pan, nie kandydował pan na tego sołtysa? Nie chciał pan. Nie chciałem. A proponowali panu, czy nie? Namawiali? To znaczy... Tak, wielu mieszkańców nawet mówiło tak, nie idę do głosowania, bo nie startujesz. Nie? Ale wie pan co, no trzeba, jak to mówię, trzeba być mobilny, wie pan. No, musi się chodzić za wszystkim, wie pan. Bez samochodu to po taką wieś przejść. Ciężko jest, no. A i tak 2-3 razy zawsze szedłem w roku już przez wieś, żeby mieć kontakt z mieszkańcami, nie? No i to nie jest tak lekko. Fajna sprawa, wie pan co, ja nigdy nie chciałem być sołtysem, ja zostałem sołtysem przypadkowo. Tak, bo tam chodziło o inną sprawę i ja powiedziałem tak, że ktoś tam miał jeszcze startować w 2007 roku. Aha, i tak przypadkowo. I ja powiedziałem tak, no jeżeli by tamta osoba miała być sołtysem, to ja wtedy się decyduję, tak. No. A i tak wyszło? I tak wyszło, że koledzy wiedząc o tym, no znajomi, wiedząc o tym, zgłosili mnie jako pierwszego, a jak zgłoszą kandydaturę, to trzeba od razu wyrazić zgodę, zgadzasz się czy nie, prawda? No i musiałem wyrazić zgodę. I oni tak wykombinowali, że już nikogo nie zgłoszono więcej. Jeden kandydat, no to nie potrzeba wyborów. Ja zawsze uważałem, wie pan co, jak już zostałem tym sołtysem, no to chciałem to w miarę dobrze prowadzić, nie? Starać się. No, bo jeszcze tutaj się takie, byłem koło szkoły, co to był. Patrzę tam tak, co zaczęte fundamenty są z tych, co to. A tak, ja chciałem być, wie pan co, tym sołtysem takim, kurczę, no z prawdziwego zdarzenia. Uważam, że sołtys ma służyć wsi, nie? No natomiast, no, były wójt, no, on raczej uważał, że jemu należy służyć, no i tuśmy się nie zgadzali. Miną ma, a wsią, no, sołtysów ma do pomocy. Do pomocy, tak. We wsiach, nie? No ale sołtys też człowiek i też myśli i czasami po prostu nie zgadzaliśmy się w pewnych sprawach, no i tak wyszło, jak wyszło. No. Zawiesił mnie w moich obowiązkach, sprawa zawiesiła do sądu. Czy to jakaś komisja zawiesiła? Nie, no to wie pan co. Komisja musi być zgłoszona.
jakieś tam zebranie. Jest każda wieś ma status. Jest statut sołectwa, do którego sprytnie, jak te statuty, wie pan, wprowadzano, to sprytnie został wprowadzony temat, że ze swojej jest tak zwaną jednostką pomocniczą i w zasadzie wprowadzono do statutów zapis taki, że można zapisić sołtysa. Aha. Mimo że powołuje go zebranie wiejskie, czy odwołuje zebranie wiejskie, to można go zawiesić. No i ponieważ ja się też z tym nie zgadzałem, wie pan, to sprawa trafia do sądu administracyjnego w Krakowie. No tam sąd administracyjny przyznał mnie rację i z powrotem pana przywrócił? O, pan wójt się odwołał do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. I tam z kolei tam sąd znowu rozpatrywali. Rozpatrywali i podtrzymali decyzję z Wojewódzkiego Sądu z Krakowa, gdzie powiedzmy... No jego rację przyznali? Nie, moją rację. Aha, moją rację, tak, ja on przegrał. Przegrał. To potem przywrócili pana? Znaczy nie przywrócono mnie nigdy. Czy już pan nie zrezygnował? Wtedy wójt wyznaczył komisarza, panią dyrektor szkoły, panią Czajkowską Ewę, i na komisarza za sołtysa. To nie wiem, czy był taki przypadek w Polsce, czy nie był. Czy to był pierwszy przypadek. W każdym razie wielu i burmistrzów, i wójtów było nawet oburzonych, że coś takiego się zdarzyło, że temu wójtowi jednak przyszło do głowy, żeby zawiesić tego sołtysa. To takie jakieś... Nie wiadomo, co by musiał zrobić z jakiegoś wielkiego. Jakąś zbrodnię czy coś. Tak, nie wiadomo, to wtedy to wiadomo, ale... Tak. Gdyby tak był karany i tak dalej. Bo są takie, że tam... To wie pan, to jeżeli... Sądownie jakaś sprawę ma i... To wtedy wiadomo, że to jest... Czyste coś, a to co pan? Przecież żyje pan normalnie. Jasne. Między ludźmi. Nic pan takiego nie zrobił strasznego. Tutaj wie pan, czy no ja. No ale tutaj ja mówię tam... z tego, co mówię, że to tak, bo właśnie specjalnie zobaczyć, gdzie to jest te fundamenty zaczęte i takie stoją. W szkole. Zbrojenia. Zrobił to. Pamiątkę wójt zrobił wam. Zostawił wam pamiątkę po sobie. Zrobił te fundamenty, wie pan. W roku wyborczym. Przed samymi wyborami. No i niedobrze, bo to jest, wie pan, było zrobione z pośpiechem. Projekt nie taki, jak należało, bo to wie pan, to się nadawało na salkę, wie pan, jakby to wybudowano, na salkę. Bo to chciał na salę gimnastyczną, nie? Ale to taki, wie pan. No i w końcu nic stoi. Nic się nie dzieje z tym. Nic się nie dzieje. Nowy wójt obiecał, że to... Zrobi jednak coś? Że to zrobi coś. Jakąś salę zrobi czy coś? Minęło 4 lata. I na razie nic nie widać, żeby coś się... Na razie nic nie widać. To są coś... inne rzeczy, które zrobił dla wsi, powiedzmy, nie. Natomiast... No to autobus ma pan blisko. To jedyne, co najlepsze do miasta. To jest doskonałe, wie pan. No, a poza tym, wie pan, jest ta kanalizacja, jest... Mieszka się... Chyba nie ma wielkiej różnicy, wieś czy miasto. No, odległość. Bo wie pan, jest i gaz, i jest internet, są telefony, wszystko gra jak trzeba. Są wodociągi, jest gaz. No, tak jak mówię. Także nie. Natomiast nawet zapachu tutaj nie ma wiejskiego. Bo nie hoduje nikt takich zwierząt hodowlanych. A ja tu akurat mam szczęście, że widzę codziennie, powiem, krowy, bo sąsiad bliski. Ma duże gospodarstwo, on utrzymuje. No to ten właśnie, tu co wcześniej, co się go pytałem, takie podwórko takie wielkie tam. No. To tam, ale nie widziałem tam, zapachu nie czułem, żeby coś tam było. No. Bo tak jakoś ma tam dalej gdzieś. Szczególnie on ma tak właśnie, byczki, krowy ma. Nie? No, coś mi nie zrzucaj, no to już zapach jest tam, jak się nie da tego zapachu schować. Jasne. No to w samym Bochni jest też, ten krowy ma i też. I to nie da się nic z tym zrobić. No niestety tak to było i tak to jest, że zawsze ta wieś, takie rzeczy muszą być na wsi, ponieważ
tylko rolnik. Żywność może wyhodować i wiadomo, i zwierzęta. Ale też wszędzie są teraz te fermy takie wielkie, robią. No, nie zawsze to jest korzyścią dla jakości. No, dla jakości. Ale co zrobić, no. Płodów rolnych, ale czy oni to uważają, że to mięsa i tak dalej. Jak jest już masowa produkcja duża, no to jest bardziej opłacalna i z tego względu tak na to idą, nie? No a już tak pojedyncze sztuki, to już się nikt nie chce tam za dużo bawić, tak, no. No, nie chce się brudzić z rąk. Ten obraz tej wsi się zmienił. No, no, ludzie no. Teraz, wie pan, no, dawniej byli w każdym gospodarstwie, tak. Przecież trzymali jakieś. Hodowali jakieś. Teraz na górze kury mają to jeszcze. Tak. No to i w Ochni też w samym centrum kury mają też. No, no, krowy, kury, to teraz na wsi gdzie nie mają nic, powiedzmy, no. Też nie są takie gospodarstwa. No, ludzie, wie pan, mają już emerytury, renty. Tak, no to jest. Mają z czego żyć, że tak powiem. No to po co będą. Natomiast jest to ze szkodą dla wsi, że powiedzmy, no nie hoduje się tych. Wie pan, uważam, że sytuacja w nie daj Bóg, gdyby doszło do jakiejś wojny czy czegokolwiek, no. To jesteśmy. No, no. To wie pan, z głodu kurczę dużo no, no. Ludzi wykituje, że tak powiem, umrze, bo. Nie było z czego. Bo nie ma, wie pan, co. Jak nie ma sklepu, to nie ma nic. To, co w sklepie wykupią w ciągu 3 dni. No. I skąd wziąć? I dawniej tak, jak nie miał jeden, to szedł do sąsiada. No, no. Daj mi worek ziemniaków albo worek mąki, prawda? I już było coś, no. Nie? Była krówka w stajni, więc było mleko i tak dalej, nie? Czy masło. A teraz no, do nikogo się nie pójdzie, bo nikt nie ma. I to, co ma. To, co w sklepie, to jest ma. No, więcej nie. Tak, nie jest. No.